Generalnie rzecz biorąc, ta liczba tych nowotworów raków jajnika utrzymuje się na podobnym poziomie. Także to jest 3-4 tysięcy nowych zachorowań co roku w Polsce. Problem chyba nie polega głównie na tym, że nam ta epidemiologia się pogarsza. Problem polega na tym, że nie wykorzystujemy istniejących możliwości skutecznego zwalczania tych chorób, które są opanowane przez odpowiednią profilaktykę, diagnostykę i leczenie. Jest to oczywiście klasyczny problem, który, tak jak w wielu innych schorzeniach, że świadomość jest niska. Ludzie czasami myślą, że lepiej nie wiedzieć, co jest oczywiście kompletnym błędem, bo potem jak pytamy, dlaczego pani się nie zbadała, mimo tego, że proponowaliśmy tanowi, a gdybym była taka mądra ileś tam czasu, ileś lat wcześniej, tak? To dotyczy, jak powiedziałem, edukacji na poziomie i pacjentów, jak również trzeba sobie jasno też powiedzieć na poziomie lekarzy. Też powiedział, nie nowocześnie kształceni specjaliści sprzed lat nie posiadają tej wiedzy, którą współczesna nauka nas obdarza. I w związku z tym ta możliwość skutecznego zwalczania raka jajnika jest zupełnie niewystarczająca. Takie dwa problemy, które ludzie zajmujący się rakiem jajnika z pozycji genetyki atakują, to są następujące. Pierwsze to jest doprowadzenie do tego, żeby jak najwięcej kobiet z grupy wysokiego genetycznego ryzyka raka jajnika zostało wytestowanych. Inaczej mówiąc, w tej chwili, na dzisiaj w praktyce to oznacza jak największe umasowienie testowania BRCA1, BRCA2 i drugie, żeby przynajmniej w grupie tych kobiet, które już zachorowały na raka jajnika, nie zmarnować szans leczenia współczesnego, nowoczesnego, na jakie nauka pozwala. I to znowu jest sytuacja, w której wszystkie kobiety z rakiem jajnika już w początkowych fazach leczenia powinny być wytestowane na występowanie mutacji, odziedziczonych mutacji genów BRCA1, BRCA2, bo to kompletnie zmienia ich szanse na wyleczenie.